Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku Draft Koło Fortuny. Moi drodzy, na naszym kole oczywiście pojawiły się nowe opcje. Obunożny skillor, czyli zawodnik, który ma najwięcej gwiazdek, biorąc pod uwagę sztuczki i słabszą nogę. Kolejny, słuchajcie. To będzie lewak, czyli zawodnik lewonożny i król strzelców, czyli oczywiście zawodnik, który strzelił najwięcej bramek w tym sezonie. Także myślę, że już możemy wylosować naszego kapitana. I zobaczymy, kto tym kapitanem zostanie w dniu dzisiejszym. Powtórka, no powtórka to chyba nie za bardzo. Może teraz będzie łatwiej i jest to najwyższy overall. No to całkiem nieźle. Jakiś toty. Jak najbardziej jestem na tak, ale zobaczymy, czy taki toty też nam się trafi. Wybiorę ustawienie, słuchajcie. 4-3-3 ofensywnie. I zobaczymy, co my tutaj mamy. Najwyższy overall to będzie 96, więc zaczynamy od Messiego. Może nie toty, ale też kozak. Kolejny wybór to będzie strzelec wyborowy, czyli tutaj zawodnik z najlepszymi strzałami. No zobaczymy, kto tutaj będzie miał najlepsze strzały. Oj, będzie niezła rywalizacja. No i teraz nie wiem, co zrobić, moi drodzy. Bo jak jest legenda, to zawsze wybieramy legendę, ale ten Laudryf, no on jest taki niby okej, ale nie do końca. Ale oczywiście bierzemy legendę. Jak jest legenda, to bierzemy legendę, niepisana zasada. No chyba, że byłby Gary Neville na prawej obronie, to bym się grubo zastanawiał. Ale dobra, przejdźmy do kolejnego. I znowu najwyższy overall. No dobra. Zobaczymy, kto teraz będzie miał najwyższy. No, mamo! To ty, Ronaldo, Inform Messi i legenda Laudrupa. Oho, czegoś takiego chyba w kole Fortuny jeszcze nigdy nie było, żeby trzy pierwsze karty już były takie OP. A kolejny zawodnik to będzie lider, czyli zespół, który zajmuje najwyższe miejsce w tabeli. I kto to będzie? No i słuchajcie, Tottenham i Shakhtar to zespoły, które mają drugie miejsce. Natomiast Eriksen będzie pasował idealnie do Laudrupa, więc oczywiście wybieramy Eriksena. No i jestem pozytywnie zaskoczony na razie naszymi wyborami. No i udajemy się na kolejne losowanko. Zobaczmy. I to będzie Ronaldinho. Ronaldinho na SP? No będzie raczej problem, żeby to był jakiś dobry zawodnik. No i tak jest. Zobaczymy, kto ma najwięcej gwiazdek, sztuczek. Wow, tutaj raczej... Ha, czyli tego trzeba wybrać, takie z Van Kinkel. No dobra, może być. Mam nadzieję, że potem coś lepszego się trafi. No ale póki co udajemy się na kolejne ustawienie, kolejny środkowy pomostnik. I to będzie obunożny skillor. A więc pierwszy raz ta opcja pojawia się u nas na kole. Oczywiście w tym przypadku dodajemy gwiazdki słabszej nogi, gwiazdki sztuczek. Iniesta, 8. Czyli tu już jest niezły początek, Vidal już odpada. Pogba również ma 8. Marquisio również ma 8 i Cazorla ma 9, a więc Cazorla tutaj absolutnie zwyciężył, chociaż wolałbym tego Iniesty, powiem wam szczerze, bo też do Messiego miałby lepsze zgranie, ale nie narzekajmy, Cazorla tak czy owak ma zgranie z Eriksenem, więc nie ma jeszcze jakiejś tragedii. Dobra, teraz będzie znowu obunożny skiller. No dobra, także udajemy się już na lewą obronę. Oj, chyba Layun, od razu mogę powiedzieć. 8, no ciężko będzie 8 przebić. Chociaż Rybus masz 7, proszę bardzo. No ale Layun. No zdominował, tak też czułem. Oczywiście wybór pada na Layuna. I teraz już idziemy na środek obrony. Kto tym razem? I tym razem John Cena, czyli największa fizyczność. No w tej obronie to akurat jest pomocne. I kto ma tą fizyczność? Oj. No i to będzie Orleans Shadow. No dobra, Cameron Galatasaray, będzie problem trochę z tym zgraniem. Ogólnie obrońca jest spoko, natomiast tutaj zgrania kompletnie nie widzę. Dobra, dalej. Obunożny skillor po raz kolejny, o proszę. Nowa opcja widzę. Często będzie losowana. No i dobra, szukamy. 5, na razie same piątki. Same piąteczki. Okej, czyli teraz możemy tutaj sobie wybrać. No nie wiem, czy Bartra, czy Piqué. Ostatnio grałem tym Piqué i coś mi tam w nim nie pasowało. Czekajcie. Wysoko w ataku ma? Ten też ma wysoko w ataku. Ale wezmę Bartrę tym razem. Wezmę Bartrę. Zobaczymy, czy wygra pojedynek z Bale'em. Będzie taki sprawdzian też dla niego. I najwyższy overall na prawej obronie. Jakiś hiszpański prawoobrońca? O! Okej, tylko że to ma być najwyższy, nie? No właśnie, tu już odpada. Czyli musi być to Syrna albo Danilo, no więc w tym wypadku będzie to Danilo na pewno. No dobra, może być. Szkoda, że Gaspar nie ma 8-1, to tutaj byłoby trochę lepiej, no ale... Mały, ale wariat. O kurde, no czemu na bramkarzu zawsze muszę wylosować mały, ale wariat?
Jakiś najniższy Mandanda zaraz to będzie, chociaż to no i Harta niestety nie będzie. Aj. Sorrentino, 1,86 m. I to chyba on wygra. 1,80 m, Jezus Maria. No dobra. Villar. Mam nadzieję, że na ławce będzie nieco lepszy ten goalkeeper. I karta specjalna. Okej, okay, to jest dobra zapowiedź tego. Tylko, o Boże. Tylko, żeby nam dało tą kartę specjalną. I nie dało! What? Nie będę miał bramkarza w tym drafcie. No, nie będę miał. To już jest wielki problem. Obunożny skiller, okej, okay, zobaczymy. Obunożny, czyli tutaj mamy tak, 3, tutaj 5. Ta piątka chyba wygra, powiem wam. Tak jest, tutaj Ryan. No Ryan będzie tam, czekać, ile ma wzrostu? 1,82 m, no jest to nieco lepiej. No plus lepsze zgranie, więc powiedzmy w miarę. Ojej, ale i tak trochę się boję tego bramkarza. Karta specjalna. Zobaczmy, kto tym razem, ohoho, Godin. Tutaj wybieram Godina chyba zdecydowanie. No tak, 90, karta specjalna, Godin idealnie na pewno będzie tutaj pasował do naszego składu. Więc skład będzie w miarę okej, okay. Skład będzie w miarę okej. Okay. Jeszcze dobrze by było, gdyby ten bramkarz nam wyleciał, ale tutaj znowu mamy kartę specjalną. Zaraz będzie skład informów, a tutaj telefony dzwonią, słuchajcie, interesy, zaraz wracam. Okej, okay, słuchajcie, już telefon tutaj od EA był, także po tym drafcie będą takie paki. Ho, masakra, podobno mają być tocy legendy, także to będą chyba najlepsze dropy w tym odcinku, ale już dobra. Karta specjalna, więc Filipe Luis będzie idealnie tam pasował do tego Godina. I naprawdę, grubo tutaj nam się robi. Jak tak dalej pójdzie, to jeszcze draft 190 zrobimy. A tutaj mamy lewaka, czyli zawodnik lewonożny. Zobaczymy, kto tutaj będzie miał lewą nogę. O mamo, jest Marquisio, jest Costa. Hu, hu, hu. I Karlström lewa, Marquisio prawa, Costa lewa. Müller prawa i Sterling prawa. No wybieram oczywiście Costa, ale żałuję, że tego Marquisio nie mogę wybrać. Ajajaj, wielka szkoda. No ale już trudno. Lecimy dalej i teraz mamy najwyższy overall. I kto tym razem? Jest Marquisio, a więc jednak! Co się odleczy, to nie ucieczy i jest Marquisio Tots w naszym składzie również. Natomiast no tutaj będzie ciężko go umiejscowić gdziekolwiek. No ale jeszcze zobaczymy. Teraz mamy powtórkę, czyli znowu będzie najwyższy overall. I ha, 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 ha. No nie wiem, El Shaarawy. Niech jest El Shaarawy, no pod tego Marquisio by jakoś tam pasował. Ale co wtedy z Cristiano Ronaldo, nie? To jest ten problem. No nic, trudno, próbujemy dalej. I teraz mamy obunożny skillor. Sumujemy gwiazdki. Jest Aromilik, widzę, ale Arek raczej bez szans. Tutaj mamy 7. No i ta siódemka. Oj, Salah 8. Tego chyba już się nie da przebić. No niestety, także tutaj Salah. Taka liga włoska jeszcze by nam się tutaj zrobiła. Oczywiście El Shaarawy to bardziej mówię, że tutaj jako Włoch względem narodowości, tak, ale coś by można było w tym kierunku też pokombinować, mając legendę. I mamy Król Strzelców, a więc zawodnik, który strzelił najwięcej bramek w tym sezonie. Zobaczmy, kto to będzie. Zobaczmy, kto to będzie, bo na ten moment tego nie wiem. I najwięcej bramek, moi drodzy, Alsoma, 26 bramek. No i 4 na 4. Wygląda to całkiem nieźle, tylko no brakuje mu tych... brakuje mu tego tempa, ale 1,92 m, no to taki, kurde, trochę Ibra, nie? Ale dobra, bierzemy oczywiście Alsomę. Jeszcze 4 karty do końca. I zobaczymy, czy jeszcze coś ciekawego nam się trafi. Jakiś środkowy pomocnik, byłoby spoko. I to będzie lewak, znowu lewonożny zawodnik. Kto tym razem? Oj, tutaj za dużego wyboru nie będzie. Na razie 3. O, jest lewa. Dobra, także bierzemy 4 gwiazdki sztuczek, 4 gwiazdki z oprzej nogi, ok. I 3 karty do końca. I tym razem strzelec wyborowy. Strzelec wyborowy, czyli tym razem najlepsze strzały. I najlepsze strzały będzie miał, no prawdopodobnie, Antoine Griezmann. Tak jest, 91. No kurde, teraz mamy dylemat, ale chyba tego Eriksena mimo wszystko zostawię w pierwszym składzie. No ale zobaczymy jeszcze, ale chyba tak. Dobra, teraz obunożny skillor jako przedostatni wybór. Czyli znowu sumujemy te gwiazdki. Może Hulk, tutaj mamy 7. Hulk też 7. O, Gomez, kurde, najlepiej tego Gomeza bym wybrał. Jest też Kandreva, ale wezmę chyba Hulka. Zawsze można tego Hulka tam wpuścić, coś tam Hulk może zamieszać. I ostatni wybór
W dzisiejszym kole fortuny to będzie obunożny skiller. Nowy skito znowu. No ale dobra, ta opcja mi się nawet podoba. Więc może być. Karasko będzie miał 8, czekajcie ten. Karasko będzie miał 8. Shirley też będzie miał 8. No ale w sumie nie wiem kogo wolę. Ale niech jest ten Karasko. Zawsze można go tam na środek pomocy przesunąć czy coś. Także dobra, ja słuchajcie, uciekam, przerobię składzik. Widzimy się za momencik. Okej, słuchajcie, tak wygląda nasz składzik. 4-3-3, ostatecznie Laudrupa postanowiłem przesunąć na SPO. Dzięki czemu mamy 97 zgrania, 87 ocena. Wszystko wygląda okej. Jedyny minus to myślę, że bramkarz. Poza tym mocna ławka rezerwowych, jest to Smarkisio, jest Inform Koszty, jest Hulk, jest Eriksen, także też mamy kogo wpuszczać w razie czego. Udajemy się na pierwszy mecz. Oto skład naszego pierwszego rywala, 4-3-3, draft 189 mu wyszedł. Powiem wam, że nick ma Matt HD Gamer, ale raczej wątpię, żeby to był on. Bo tam chyba było Matty zamiast Matt, także ktoś po prostu się podszywa bardziej pod niego, no ale zobaczymy. I teraz Laudrup już tutaj uruchomił Griezmana, zobaczmy Antua Griezmann! I 1-0, czwarta minuta, szybki początek. United Angels obejmują prowadzenie bardzo szybko, tutaj Laudrup kapitalnie znalazł Griezmana, no ale też tam był jakiś błąd w obronie. Zobaczmy, Cristiano Ronaldo już z kolejną akcją. Cristiano Ronaldo. Tam już jest Messi. Messi się rozpędza. Zobaczmy, Leo Messi. Luis nie ma szansy, żeby go dogonić. Messi. Oj, Griezmann! I broni bramkarz. O kurde, to powinno być 2-0. Teraz piękne zagranie Laudrupa do Antua Griezmana. Zobaczmy, Griezmann wchodzi w pole karne. Tam jest Cristiano Ronaldo i to musiało zakończyć się bramką. 2-0. Tutaj już wychodzi Laudrup, ta piłka nie była za mocna, a Laudrup, o kurde, Filipe Luis bez problemu sobie poradził. Jednak Laudrup jeszcze przejmuje piłkę, Laudrup po ziemi. Ale tam Messi dojdzie do piłki, no powinien dojść bez problemu. I też dochodzi Messi, ależ tutaj z łatwością mija rywali. Leo Messi do samego końca, to pewnie będzie 3 i tak też się dzieje, Laudrup i 3-0 w 29 minucie. I mamy, słuchajcie, rage quit też po tej bramce na 3-0, także no myślę, że to... No właśnie, Matty HD Gamer to raczej nie był ten Matt, o którym myśleliśmy na początku. No ale dobra, pierwszy meczek wygrany, udajemy się na mecz ćwierćfinałowy. A oto skład kolejnego rywala, piątka obrońców, 5-2-2-1. Wygląda to średnio, ale też ten skład nie jest jakiś tam mega. Na te trafy, co można teraz trafiać generalnie w tym drafcie. No to tak, mogło być lepiej. Jeszcze Valdes na bramce. Oj, oj, może być 1-0 i tak też się dzieje! Godin przegrywa pojedynek z Vardim. Zobaczmy, chcemy szybko odpowiedzieć. Laudrup obok bramki. Czy jesteśmy w stanie to wykorzystać? Jest tu Ronaldo, zmienimy na Messiego. On się murem nie przesuwa, co oznacza jedno. To może być gol. Messi i słupek. O kurczątko. Jeszcze Luis. Piłka po ziemi, ale Valdes w porę się zorientował. No i nadal przegrywamy. Do Carrasco. Ależ tu sprytnie, no to jest na karnego. Ale sędzia dyktuje tylko i wyłącznie rzut wolny. Jest to kolejny żółty kartonik dla jednego z obrońców jego. Po Martinezie dostaje Piqué. No i my tym razem podamy, bo to jest zbyt ryzykowne, żeby od razu strzelać Carrasco. No i może karny, no nie ma karnego. Ronaldo już się rozpędza, oj będzie groźnie. Cristiano Ronaldo, oj bardzo ładnie. I dosyć łatwo tutaj, miej to będzie karny i to musi być też kartka. Piqué już miał żółty kartonik. No sędzia powinien pokazać co najmniej drugi żółty kartonik. A czy tak też zrobi, zobaczymy. Wszyscy patrzą, tak jest, Piqué ostatecznie otrzymuje czerwony kartonik. I może to być też bramka do szatni. Victor Valdes na bramce. No i powiem wam, że tym razem nie strzelę w środek, tylko strzelę w prawo. I jest gol. Jak jest Valdes, to lepiej strzelać gdzieś po górze, bo on i tak tego nie sięgnie. No i udaje nam się wrócić, bo przeciwko piątce obrońców naprawdę ciężko było tutaj wyrównać. Mieliśmy swoje okazje, no ale dopiero teraz, w 45 minucie wyrównujemy. Oj, to jest Ryan na bramce, 1,80 m w kapeluszu i co on może zrobić? Zobaczcie, powtórkę. Najgorsze jest to, że ja nawet nie wychodzę tym bramkarzem, on automatycznie wychodzi. I to jest ta jedna z tych sytuacji, na które nie mamy wpływu. 2-1 przegrywamy. Zobaczmy, będzie okazja. Cristiano Ronaldo. Zagranie Koszty do Ronaldo. Ronaldo przejmuje od razu i jest wyrównanie. 2-2. No, Koszta asystentem. Wszedł na drugą połowę Koszta i Marquisio. Od razu zrobiłem zmianę, żeby tutaj to wyglądało nieco lepiej. No i widzimy, są pierwsze efekty. Za dużo niepotrzebnych ślizgów na mojego gościu robi, a tu może być karny. I to jest penalty. Sędzia wskazuje na wapno, 54 minuta. No i chyba teraz uderzę w środek. Nie wiem, czy to będzie dobry pomysł, ale zobaczmy. Ronaldo wyczuł mnie. Janusz 1. Ja pierdzielę, ale pech.
Od razu Marquisio przejmuje piłkę, tam już Messi, rozpędza się Leo Messi, będzie na pewno groźna akcja, Leo Messi, Messi do samego końca, tym razem Messi do Ronaldo, a ten nie trafia na pustą bramkę, dramat aniołów na razie. Zobaczmy teraz tutaj Ronaldo, będzie wychodził Cristiano Ronaldo czy Valdes, Ronaldo! I to jest 3-2, a zobaczcie, że wielu bramkarzy i tak zazwyczaj tę piłkę sięga, ale nie Valdes, nie Valdes. I obejmujemy prowadzenie. Okej, słuchajcie, wygrywamy 3-2. No i co tu dużo mówić, udajemy się na mecz półfinałowy. Chociaż tutaj mieliśmy małe problemy, ale ta piątka obrońców, no nie za fajnie się grało. Ale ważne, że wygraliśmy i lecimy na półfinał. A to skład kolejnego rywala, 4-1-2-1-2. Przede wszystkim dobra formacja, jest też Leno na bramce. Mocny środek obrony, no Messi ładny z przejścia, ale nic z tego. Jeszcze jest tu Santi Cazorla, zobaczmy, Santi Cazorla, piękny zwód, uderzenie i będzie rzut rożny. Pierwsza groźna akcja United Angels. Ładna wrzutka, oj, to będzie jeden. I tak jest, tak też się dzieje, 1-0. A kto strzelił bramkę? O Boże. Koreańczyk mi strzelił bramkę, no bez jaj. Ale od razu może być wyrównanie, Laudrup! I broni bramkarz, ale szkoda. Oj, teraz Aubameyang, no nie dogonimy go na pewno. I 2-0. No te kontrataki teraz z Aubameyangiem. Czarno to widzę. Teraz piłka na Cristiano Ronaldo, oj zobaczmy, to musi być gol, Ronaldo! Aha. Aj, z tego meczu chyba nic nie będzie. Teraz Messi, ładne dogranie do Douglasa Costy. Douglas Costa, zobaczmy, co wykombinuje Douglas Costa. Zagrywa na pustą bramkę do Laudrupa. Jest bramka kontaktowa. No i jeszcze 20 minut. Może być mega ciężko, bo te kontrataki na Aubameyanga są masakryczne. Teraz ładna piłka na Marquisio. No Marquisio też w drugiej połowie, ma dużo siły. Tam Ronaldo wychodzi. Piłka po ziemi, na pewno pójdzie na Ronaldo. Tutaj prawie gol samobójczy był. Ajajaj, gdyby Ronaldo tam sięgnął, ale to ślisk. Pierwszy raz z czymś takim się spotkałem. Zobaczmy, może Douglas Costa coś wymyśli samemu. Douglas Costa, trochę bez pomysłu. Zagranie do Godina. Oj, Godin chyba nic nie wymyśli, chociaż Godin! 2-2! Mamy remis! Ten obrońca pokazał, że nie tylko tutaj Ronaldo, Messi, Laudrup będą strzelali bramki, ale Godin jakiś spokój tutaj położył jednego. No i brameczka, mamy remis. Teraz ładny przerzut Messiego do Ronaldo. No spójrzmy, ależ dokładność. I teraz Cristiano Ronaldo! Ojeju! Niestety, to mógł być gwóźdź do trumny, to mogła być kropka na dia, tak mamy dogrywkę. O Boże, ależ błąd i to będzie gol, 3-2. Jak ja kocham tracić takie brameczki ze swojej głupoty. Okej, okay, super podanko. Di Maria, Robert Lewandowski, 4-2. Już tutaj na super ofensie możemy stracić i kolejną bramkę. I tak to chyba też się stanie, no dokładnie. 5-2, no ale zaryzykowaliśmy po prostu. Czy mamy przegrać, nie wiem, w tej dogrywce 8-2, czy jedną bramką mi się bronić, to bez sensu. No i niestety przegrywamy, słuchajcie, po dogrywce. Zobaczymy, jakie paczki tutaj nam drobną. To chyba jest... złota paczka premium, czyli to jest chyba 7,5 plus 15, 22 i... Nie, no to malutko, malutko jest. No ale może jakoś ten draft jest szansa, że się zwróci, zobaczymy. I pierwsza paczka, o, Argentyna! De Michelis oczywiście. Już myślałem, że to może być jakiś Otamendi chociaż, a tu nic, nic z tego. Także pierwsza paczka, no na minus trzeba powiedzieć otwarcie. Zobaczymy, co będzie w tej teoretycznie lepszej paczce. I spójrzmy. No niestety, nie ma tutaj niebiesko. Nie ma niebiesko. Są jakieś kontrakty, kondycje leczenia. I poza tym nic ciekawego. Tam widzę jakieś fajne paczki promocyjne. A, to są te paczki piłkarzy BPL Premium, okej. Okay. To w sumie możemy je otworzyć na sam koniec. Także moi drodzy, specjalnie łapka w górę za to. I jak ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to trzeba zasubskrybować, bo Kante w paczce, ho, mamo. A więc jednak warto było otworzyć Kante, Leicester City, mistrz Anglii. Ile ty jesteś warty, Kante? O mój ty Boże, to jest 200 tysięcy jakieś. Plus 200 tysięcy jest warty Kanty, no to otworzy wszystkie te paczki. O mój Boże, spokojnie, dobra, wysyłamy na listę transferową. No i ten draft zrobił nam się w tym momencie bardzo ciekawy. Także moi drodzy, jeżeli nie subskrybujecie tego kanału, koniecznie subskrybujcie, żeby nie przegapić właśnie takich rzeczy. No i ciekawe, kto został też do końca, kolejna paczka. Tu już nieco gorzej, ale tak naprawdę jak już w żadnej paczce nic nie będzie, to i tak ja na pewno nie będę płakał, bo jesteśmy zarobieni. Kante, tuc Kante, moi drodzy. Coś pięknego.
Zobaczmy, kolejna paczka. Aj, tu już może być. Tu już może być gorzej. Widzę tutaj Falcao. No ale to Falcao, no wiadomo. Bez szału. Jeszcze chyba dwie paczki zostały do końca, także otwórzmy i zobaczymy. Ale to w paczce, no powiem wam, że na live zrobiłem, nie wiem, pack opening chyba za kilkanaście tysięcy FIFA pointsów. Kilkanaście tysięcy FIFA pointsów i tak naprawdę najlepsza karta to chyba były po prostu końce w paczce i tyle mogę powiedzieć, bo naprawdę wszystko szło na kwiksel, dosłownie. No i ostatnia paczka. Zaczęliśmy Kantę, ale jak skończymy te specjalne paczki z BPL, zobaczmy. I PO Iwanowicz, tak jest, to będzie Iwanowicz. No niestety, tutaj już było nieco gorzej, ale był Kante, Tots Kante, warty plus 200 tysięcy, także całkiem spoko. Jeżeli spodobał wam się ten odcinek, koniecznie zostawcie kciuka w górze. Jeżeli nie subskrybujecie, zasubskrybujcie, a my widzimy się w kolejnym tygodniu. Nie zapomnijcie dać swoich propozycji na koło fortuny. I to tyle na dzisiaj, trzymajcie się, na razie.